I patrzę sobie, że split push i tak dalej, nie? No bo tam miałem staty 1-10 chyba i wygrana giereczka puszowaniem turretów. No i tym, że Fizz miał 20 kili, ale to jest inna sprawa. Uznałem, pora wrócić do korzeni. Pikniemy sobie postać, która jeden na topie wygrywa na pierwszym levelu z łatwością, drugim, trzecim, tam powiedzmy. No early game jest kozackie. Łatwo się nachapać, a ta postać równie dobrze split pushuje, bo jest stworzona do tego split pushowania. W teamfightach jest gównem, ale split push będzie dzisiaj grany. Piękna postać. Jeżeli nie wyjdzie, to w dupie. Uznajcie, że nic nie mówiłem. I wydaje mi się, że to jest postać, która poniesie mnie na sam szczyt drabinki sukcesu. I nie będę musiał iść na studia. Także zagrajmy normala z widzami. Przetestujmy tego udyra. I potem go wypieprzy na rankedzie. I zobaczymy, czy w ogóle to ma sens. Dobra, zagramy presta atak, zobaczymy jak będzie. Aluj, przetestujmy, przetestujmy. Dobra, zagrajmy z widzami pierwszą grę. Przywitasz się ze mną tak z bomby, czy lipa? Dolint, tak z bomby, puh! Witaj, witaj, Dolint na streamie oczywiście. Tutaj masz wyro, usiądź sobie, rozgość się, nie ma problemu. Usiądź i obserwuj sztukę. A, na udyra gram. No to przetestujemy technikę. Ha! Ej! To byłoby dobre na Udyra. Ua! A właśnie o to mi chodzi, że tak Udyr działa w Early. Wiesz, no, z Udyrem jest taki plus w Early, że też niedużo ludzi się spodziewa tych obrażeń. On ma tak duże obrażenia, bo nałożysz Ignite'a plus to Q, które zadaje 130 w Early, to masz obrażeń 250 powiedzmy wchodzi w typa. Tak z dupy, rozumiesz? O kurde, padłem. O kurde, nie padłem. No i wbiję jeszcze na cenę pod filmem. Na Twitchu. Suba i dzwoneczek, ta siema. Zostaw. Klama! Elo. Dobra, zabiłem go. Nie wiem, te obrażenia są porypane. O kurde, ilu? Ja pierdziele, we trójkę! Panowie, we trójkę przyszli, co oznacza tylko jedno. Działa, działa. O ja! Ach. Ja pieprzę, no. Nie wiem, prezydentak jednak dobry dosyć. Kurde, ale Mountain Drake, gdyby mieć na tej taktyce, to jest jeszcze lepiej. Tiamat? A Tiamata też mogę, masz rację, Tiamat. Wiesz co? Ci powiem, patrz. Nic nie powiem, żartowałem. Nie no, co to jest? Się zdenerwował, chłopaszku. O, umarł. Ale umrze, umrze. Ej, nie umarł! Tym Kainem? Ej, nie umarł tym Kainem! Przysięgam, no jak to możliwe? 16 HP mu zostało. Umrę, bluj. Nie no, nie przeżyję tego za. No ja. Ale zobacz, jaki jest plus? Teamek napieprza przeciwników. Taki jest plus, czyli jest plus, jest plus, jest plus. No nie mogę za bardzo split pushować. Weźcie tego Infernala jak da radę. Kayn jest na bocie, czyli biegnę na tu. Dobra, wziąłem chociaż reda. To jest akurat fajne. Ja no silny ten Udyr jest do paleczek, jeden na jeden.
Pod AP był o tyle fajny, pamiętam, że dało się puszować turety bez strat HP, ale luj. Wezmę to Ginsa, może być dobre. Czy to podstawówkę leciało? Dobra, on umrze, Ty! No dobra, bomba jest tym udyrem, naprawdę. Takim udyrem, kiedy gracie pod split push, pamiętajcie, używajcie pyk, nie? Główki w sensie. Bo patrzysz, gdzie są miniony i wtedy wiesz, gdzie iść, żeby było dobrze. Patrz, widzisz, właśnie takie turety trzeba wyłapywać. Widzisz? I teraz ucieczka. Rozumiesz? I tak ten ma wyglądać. No, widzisz? Ty tego wziął. Czerwonego pajaca. Dawaj mu śnieżki pod nogi! Te! Kule! Kule z nieba! Z nieba kule! Luj tam! Nie, ja muszę fleszować. No to teraz dałeś kule z nieba dopiero. Luj, tu chodzi o split push, a nie o zabawę. Nie no, działa ten udyr, powiem wam, pięknie. Tylko jeszcze zobaczymy jak na rankedzie, a nie z widzami i będzie dobrze. Ale dobra, pamiętajcie, jeżeli gracie tą technikę, to musicie teraz inaczej. Inaczej. Jest inhibitor w kieszonce, tak? To musisz teraz iść inny inhibitor do kieszonki, rozumiesz? Jaka buła wejdzie? No jest buła, ale jakbym miał 1000 staków Dark Harvest, to był lepiej. Wiesz, zanim bym je miał, to minęłoby 2 godziny pewnie. Nie no, czat, to jest coś genialnego, taki udyrek w kieszonce. Na rankedzie gówno pewnie będzie, jak zawsze. Obrażeń tyle, ale to nie jest najważniejsze. Patrz na to, mordo, ja pierdzielę w dupę węża, ty. Widzisz? To jest znak, że moja technika jest dopracowana do najmniejszego szczegółu. Szczególika nawet. Tak właśnie ma to działać. Udyr. Boże, zbanowałem go. Nie no, w dupie, nie będę grał czym innym. Pokażę wam co zrobić, kiedy pikniesz, znaczy kiedy chcesz, żeby wyszli, patrz. Sorry, Guys, I have to go, please, leave his game. Piszesz na początek, a potem szybko robisz tak, patrz. Pyk, lock in. Wiesz co chodzi. Tutaj powiedzmy, wiesz, bariera. I can be minus 100 for you, but wyjdź z gierki, please. Guys, my mother call me dinner, I have to go. My mother call me dinner, to jest dobrze po angielsku chyba. Czekaj, chyba będę skręcał pierwszy. Kurde w dupę, no nie mogę! Czemu ludzie mają takie silne nerwy? No i musiałem wyjść, rozumiesz? My mother call me dinner. O, gram na widzów. Siema, ale proszę nie gustujcie, to was ucałuję. A w sumie mogłem dać na minimapkę Marcina Majkuta, ale nie mam żadnego zdjęcia chyba na komputerze. Czekaj, zerknę. Znaczy mam oczywiście cały folder, tak? Ale nie znajdę teraz, bo ukryłem go specjalnie, żeby nikt nie mógł znaleźć na komputerze i sam nie mogę go teraz znaleźć. Coś mi się wydaje, że nie będzie tak fajnie jak w tamtej gierce, wiecie? Ejo, tutaj wasz ulubiony youtuber, Young Adish. Nowe Nike, kapa, spodnie, wszyscy bici, mamy styla. A ty i twoje ziomki, jakieś gówno made in China. Widzę, że Nerwargen ostatnio nowy poradnik dał. Kupiłem je po retailu, nie na targach. Jestem fresh, sypią mi kasę w bankach. Słodki chłopak z Wi-Fi sprzedaje w lombardach. O, o, złote zegarki. O, złote opaski. Ej. Nie! Proszę cię, talon! Dobra, jesteśmy w dupie. Po co ja za nim biegłem, Boże? Ja pierdzę. Ej. Jezus, ty jeszcze padłeś? Ta!
Będzie łatwo. Jestem kapeńkę w dupie, ale nie zginąłeś przynajmniej, nie wiem jak, ale masz rację. Nie no, ale to było tak... Talon ma 0,2. Będzie skakała zaraz po tej minionej, mnie zastunuje, wiesz o tym. Lol. No i widzisz, działa, bo ludzie się nie spodziewają tych obrażeń, to jest duży plus. Mały minus jest taki, że... Stawiam tu wardy, ja... Nie, nie żyje, żyje, dobra. 6-2 jest? Ja mam wszystkie kile ja mam? Co jest w dupę? No to nie wyjdzie tych... Nie, dobra. Właśnie na takie teamy jest ta technika, wiesz. Żeby wykierować ludzi, którzy nie umieją grać. Może to wyjdzie. Gdyby mi więcej ten Kazik zgankował tak konkretnie, to wydaje mi się, że łatwo byłoby wynieść na barana teamek. Ale on w ogóle nie gankuje, widzę, że tylko farmi. A, wywaliło mi ligę. Cudownie, w dupę kop... Jezu, jak ja bym Billa Gatesa przypieprzył, nie wiem, kręgosłup bym mu. Przysięgam, że złamę mu kręgosłup, jak go kiedyś spotkam. No Boże! Nie mogę z ciebie, Bill Gates, śmieciu, no. Po co robisz Windows, jak nie umiesz? Ślepiej sam bym zrobił. Wypieprzyło mi ligę czat na chwilę, bo wyskoczył jakiś komunikat Windowsa. I luj. Jeszcze jestem 40 farmy do tyłu. 40 farmy do tyłu! Boże! Ja z Ninja Tabi to już nie pokona mi za nic. Jezu, jak ona bije w ogóle. Co jest? Dobra, luj, nie gram. Wypieprzam na jakichś turasów chcę pograć. To nie ma sensu. Boże! Jeszcze cały mój team dostaje w dupę. Luj, FF 15 i wypieprzam na turasów. No nie da się grać. Dobra, i tak umarła. Dobra, to było... Tak. Tak powinienem robić. FF 15 i go next? Nie no, nie no, czat, spróbujmy, spróbujmy. Jestem nadzieją tego teamu, światłem dla tych ludzi. Spróbujmy ich ogrzać w moim ciepełku i waszym też. Jak wygram tę grę, to robimy opening miliona skrzynek, albo trochę mniej, zależy ile będę miał RP. Proszę, ubij ją. Jezus Maria, umiesz coś? Żeś mnie teraz zaszokował. Gratulacje. A ty masz 2-2, ty jesteś też nadzieją tego teamu. A przepraszam, że cię obraziłem. Uuu, ten Talon! Ale się wychylił. Kurde! Bierę to. Dobra, ucieczka, ucieczka, ucieczka. Które wardę mają na mnie? Luj. I turet, i turet, i turet. Panowie, zamknij japę teraz, gościu. Weź tego tureta, mnie nawet nie denerwuj. Zostaw tą Irelię. W spokoju, tak? Gościu, o cię ubiję. Żartowałem przecież. No pomóż mi! Dobrze, ale dobry jesteś! Dzięki, dzięki. O, ucieczka. Dobra, czat, pamiętajcie. Trzeba split pushować. Presja na mapie to jest tak ważna rzecz, mniej więcej jak... Nie ma ważniejszej rzeczy niż presja na mapie. Patrz, i teraz uciekasz, bo oni tu idą. Ale presja jest wywarta, tak? Ale zostajesz tam, zostajesz tam. Wiesz czemu? Bo presja, tak? Nie, nie zostajesz tam, żartowałem. Wypieprzesz teraz. Ona ma 7-1. Ja myślałem, że... Boże, pomyliłem statystyki. Ja myślałem, że ona ma staty jak Irelia i dlatego się w nią wpieprzyłem. Jak ty taktyk? No gość. Powiem ci tak. Ty myślisz sobie, że jestem gównem, a ja ci powiem tak. Jestem prawdziwym taktykiem, bo moje ulubione ciastko to Napoleonka. Luj, wypieprz się. Your decyzja. O, dobra, R-ka. Ale ty jesteś naprawdę w kaftan, bym cię wpieprzył i do pokoju bez klamek. Nice. U! Pyk! U! Bieg, bieg, bieg! Pa, 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 pa.
Bum! Put, szmato! Dawaj tego! Dawaj barona, 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 barona! Zamknij mordy, karaluchu! Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Luj, wypieprzony, gram teraz, nieważne. Chyba, że spadek. No jeżeli to wygram, to jest po gierce opening, tak jak obiecałem, chat. A tak jak mówiłem, daje światło, nadzieję na przyszłość. To wiara, nadzieja na przyszłość. Ej, ej, ej! Sorry, chat, że drę mordę. Umrę, czy nie? Fiast! Fiast, panowie! No weź to podbij! Dobra, luj. Wziąłeś Drake'a? Wziąłeś Drake'a czy nie, się spytałem. Dobra, luj. R-kę w locie. Ty umiesz dać bańkę w odpowiednim momencie? Gościu, jesteś tak głupi, żebyś mleka nie umiał zagotować, byś miał kożuch na łubie potem. Jaki jesteś głupi, Tom Sivir. Się dziwisz, że ja ci nie dałem reda. W dupę, no gościu. Jezu, ja bym, wiecie co bym chętnie zrobił? Zagotował mleko, żeby taki gruby gorzuch był i tym mlekiem, jak torebką na łeb i udusił frajera. Znaczy oczywiście nienawiści nie szerzę, tak? Kożuch się da zjeść, więc torebki nie. Kury, dobra, panowie, wycofuj się. Kurde, umarłem. Żyję. Ten talon! Luj, po co Ignite'a użyłem? Epicka śmierć. Uduszenie kożuchem z mleka. Ale wyobraź sobie to? Potem jak się nazywa? Kronolog? Nie. No, że tam ludzi martwych wypisują. Tutaj wiesz, nie wiem, jakiś tam Tomek lat 13 przed śmiercią grał w grę komputerową. Umarł przez uduszenie kożuchem z mleka. Ja pierdziele, jak ona jest silna, ty! Ale silna ta Kaisa jest, Boże! Daj E! Dobrze, dobrze! I padniesz od miniona! Jezu, no bohaterska śmierć! Nie wbijaj się! Nie! Zapingowałem, nie? Ej, co mi zrobić? Nice. Ja pierdziele, zarobiście. O, znowu ta nuta, ale możecie inne nuty tacko dodawać też. Kurde, w dupę! Ale żeś zagrał, żeś przypieprzył ciekawostkę. Rycer może być? Też może. Nie wiem, ja ogólnie lubię. Ale nie mogę powiedzieć, że lubię tacko Hemingway, bo mnie zaraz, wiesz, tutaj rzuci się na mnie banda tych fanboyów BDS i powiedzą: ty gościu, już nigdy ci nie obejrzę reklamki. Ale wjazd! Turet. Umarła? Dobra, ja umrę, ale luj. Olej! Ej, ona ma QSS-a? Ej, dałem jej stuna i nie wlazł chyba. Proszę, odwróć się, jeden bazikata kuderz! Ty szmulo! No kurde w dupę! Widzisz to, co się dzieje? Dawaj! Prawie! Boże, jak ten typ mnie irytuje, no nie mogę! Tam Sivir szmatulą! Przysięgam, żebym mu wypieprzył takiego laka w karczycho. No, dawaj ry! Ry odpal! Boże! Przepraszam, ciota, ale ten gość jest nienormalny! Nie mogę. Co się stało? Panowie, wycofujcie się tam powoli. Split, dobra. Split. Nie bijcie się! Chat, o to chodzi! Ale nie bijcie się! Nie bij się tam! Nie bić się miałeś! Luj.
Ja pierdziele, nie. Sekundę dłużej by wytrzymali w teamfajcie, sekundę dłużej. Tyle obrażeń w turety i nie wystarczyło, rozumiesz? Żeby wykrać rankeda, wiesz co się musi stać? Musisz trafić czterech poza sobą, jeszcze czterech geniuszy w teamie, którzy umieją zrobić tak, żeby się nie wypieprzyć na samym początku, bo Malzahar ma ry, wykluczy cię Sivir, bo nie umiesz dać bańki na łeb. Cię przydusił tym kożuchem od mleka, przysięgam ci to, no. A ciebie śmiecił też, bo byś gównem. Nie no, tą Kajsą, mordeczko, dobrze grałeś, bardzo. I według mnie, bo w pewnym sensie źle, że przegrałem, bo nie wykrywałem tych pieprzonych bezmózgów, ale z drugiej strony jesteś widzem, który dobrze gra, więc... Z drugiej strony jesteś diamentem wśród widzów, więc doceniam też to. Także pokrząt dla ciebie i dobrej przyszłości ci życzę. Ile kosztuje taka damska koszulka jak twoja? Gościu, patrz, teraz prezentacja koszuleczki. Stoisz tak i patrz co z tyłu jest, kaptur, widzisz? No, tutaj widać. Także konkretna koszulka, nie? I tu masz takiego typa. Tylko to nie jest moja koszulka niestety, w sensie, że nie dostanę nic jak kupisz. Nawet nie wiem gdzie ją kupić, ale pokażę ci coś jeszcze. Jak dopłacisz 5 dolarów, to patrz, będziesz miał coś takiego na klacie. O, widzisz? To taki jakby znaczek, nie? Fajnie jest wtedy. Wiesz co chodzi? Mordo. Tak. Powiedz mi skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.